Witajcie! Nazywam się Elżbieta Gajewska i zapraszam na pierwszy odcinek programu Ekologiczna Krajenka – Małe Kroki – Wielkie Zmiany. Sposoby dbania o środowisko wydają się powszechnie znane. Jednak nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak duży wpływ na naszą planetę ma efektywna gospodarka odpadami. Zwykła plastikowa butelka wyrzucona w lesie może rozkładać się nawet 500 lat. Niestety wciąż w Polsce poziom recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest dużo niższy od średniej w Unii Europejskiej. Według niektórych danych poziom realnego recyklingu w Polsce może nie przekraczać nawet 10%. To naprawdę bardzo mało. Czy możemy to zmienić? Czy można dbać o środowisko lokalnie w naszej miejscowości? Na szczęście odpowiedź brzmi tak, a pomogą nam w tym działania prowadzone przez samorządy. Poznajmy zatem działania z zakresu gospodarowania odpadami, jakie dla naszego środowiska podejmuje gmina i miasto Krajenka. Na początek dowiemy się więcej o segregacji odpadów na terenie gminy. Podstawowa segregacja odpadów dzieli się na cztery frakcje: papier, szkło, plastik i odpady biodegradowalne. Segregowanie śmieci jest bardzo ważne z tego względu, że wracają one ponownie do recyklingu. Chociażby butelki plastikowe, które wyrzucamy do żółtych worków, one są potem przetapiane i ten materiał możemy znaleźć na przykład w zderzakach samochodowych. Podobnie jest ze szkłem, które potrzebuje zdecydowanie mniej energii na wytopienie, czyli stłuczka szklana, która trafia do huty, jest ponownie przerabiana, ale przy mniejszym wydatku energetycznym. W 2022 roku z terenu gminy do ponownego użycia i recyklingu przekazano około 40% odpadów, a to już znacznie więcej niż średni poziom recyklingu w Polsce. Aby recykling, przetwarzanie i zakładany odzysk surowców z odpadów komunalnych były możliwe, potrzebne są nowoczesne zakłady gospodarowania odpadami. Na terenie gminy Krajenka tę rolę pełni Związek Międzygminny PRGOK. Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi został powołany do życia, by w imieniu gmin członkowskich wykonywać zadania zlecone związane z gospodarką odpadami. Gmina Krajenka jest jedną z 12 gmin członkowskich. Jesteśmy urzędem, który administruje systemem i który ogłasza przetarg na operatora. Do końca lutego 2024 roku operatorem, czyli firmą, która odbiera odpady od mieszkańców, jest firma Altwater. PRGOK odbiera odpady komunalne niesegregowane, czyli zmieszane, co najmniej raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie, w zależności od zabudowy. Posegregowane odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz papieru, co najmniej raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie, również w zależności od zabudowy. Odpady ze szkła, co najmniej raz na 4 tygodnie, a bioodpady raz w tygodniu lub raz na 4 tygodnie w okresie zimowym. Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie naszej miejscowości, która liczy sobie około 7,5 tysiąca osób, możemy powiedzieć, że do systemu zostało wpisanych około 6 tysięcy. Natomiast jest pewna grupa osób, które nie zostały ujawnione na terenie naszej gminy, a za te osoby niestety wszyscy musimy płacić. Niska świadomość ekologiczna, lenistwo i chęć uniknięcia opłat za odbiór własnych odpadów są przyczynami powstawania tzw. dzikich wysypisk. To źródło nie tylko zanieczyszczenia lokalnego środowiska, ale też nieprzyjemnych zapachów i siedlisko much czy szczurów, które są uciążliwe dla wszystkich okolicznych mieszkańców. W gminie prowadzone są regularne kontrole miejsc niedozwolonych, w których zazwyczaj wysypywane są odpady. Każde zgłoszenie o nielegalnym wysypisku jest przyjmowane i szczegółowo sprawdzane. Prowadzone jest postępowanie w celu ustalenia sprawcy takiego dzikiego wysypiska. Po ustaleniu sprawcy osoba jest karana mandatem, przymuszona do uprzątnięcia śmieci z nielegalnego wysypiska. Wykrycie jest możliwe dzięki monitoringowi na terenie gminy Krajenka, które pozwala szybko ujawnić sprawcę i doprowadzić do posprzątania tego terenu. Co istotne, odbiór odpadów na terenie gminy z nieruchomości zamieszkałych odbywa się w sposób regularny. Dzięki temu możliwe jest przetworzenie większej ilości śmieci i odzysk surowców oraz zachowanie porządku w całej gminie Krajenka. Plastik, papier, szkło, bioodpady. A co z pozostałymi odpadami?
Związek Międzygminny PRGOK otworzył w gminie Krajenka przy terenie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w skrócie PSZOK. Zbierane są tam przede wszystkim odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe do 200 kg, ale także odpady wielkogabarytowe do 300 kg. PSZOK-i nieodpłatnie przyjmują odpady od mieszkańców z gospodarstw domowych gmin Związku Międzygminnego PRGOK. PSZOK otwarty jest dla mieszkańców w poniedziałki, środy i soboty w godzinach od 9 do 17. Kolejnym typem odpadów szkodliwych dla środowiska jest azbest. To materiał, który w latach 60. był jednym z najpopularniejszych i najtańszych surowców do wyrobów materiałów budowlanych. Badania dowiodły, że pył azbestowy nie tylko zanieczyszcza płuca, ale też mechanicznie je uszkadza. Na terenie Krajenki wyroby zawierające azbest są sukcesywnie usuwane w ramach corocznych akcji Likwidacja wyrobów azbestowych na terenie powiatu złotowskiego. Przy dofinansowaniu pozyskiwanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gmin z terenu powiatu złotowskiego, starostwo organizuje demontaż i odbiór odpadów od mieszkańców. W poprzednim roku z terenu gminy Krajenka zostało usuniętych ponad 100 ton wyrobów zawierających azbest. Działania takie jak segregacja, recykling i regularny odbiór odpadów, a nawet kontrola dzikich wysypisk i identyfikowanie ich sprawców przyczyniają się do zachowania czystości i zmniejszenia zanieczyszczenia na terenie gminy. Pamiętajmy jednak, że wszystko zaczyna się od nas samych, naszych decyzji zakupowych, świadomości ekologicznej i to, w jaki sposób i czy w ogóle segregujemy odpady.